Moglibyśmy teraz w Radiu Kraków, przywołując poetę, zapytać, z którego dworca odchodzi pociąg do Lwowa, mimo że czasy się zmieniają. To pytanie się nie starzeje, a to dlatego, że do Lwowa podróżować można na wiele sposobów i na wiele sposobów można o tym mieście mówić. Więcej o tym już goście Radia Kraków, z którymi rozmawiać będzie Marta Szostkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, ja dopowiem do tego cytatu poetyckiego, jak jechać do Lwowa, jeśli nie we śnie. O świcie, pisał Adam Zagajewski w swoim słynnym wierszu Jechać do Lwowa, a moimi gośćmi o lwowskich tematach będą dzisiaj pani Żanna i Łukasz Słoniowscy. Witam państwa. Witam. Dzień dobry. Autorzy projektu Lwów przedwojenny oczami świadków historii. Święta to trochę jest taki czas i ten czas okołoświąteczny, gdzie się spotykamy z rodzinami, ze częścią tą starszą naszych rodzin i przynajmniej u mnie w domu tak było, że zawsze no, o czymkolwiek by się nie zaczęło przy tym wigilijnym i świątecznym stole rozmawiać, to na końcu kończyło się o tym, a że we Lwowie to kutia jednak smakowała trochę inaczej. Państwo w ramach tego projektu Lwów przedwojenne oczami świadków historii zbierają relacje lwowian, jak to lwowskie życie wyglądało. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby zająć się Lwowem, tym wydawałoby się utraconą Atlantydą? Pomysł właściwie zrodził się w głowie mojej żony. Ja pomogłem nadać mu formalną formę taką, która pozwoliła tym pomysłem zarazić Muzeum Historii Polski i przekonać ich, że warto go wesprzeć finansowo. Otrzymaliśmy grant na realizację tego projektu. To, co mi się szczególnie podoba w tym pomyśle, to możliwość pokazania Lwowa od różnych stron właśnie, nie tylko od tej sentymentalnej, o tym, że kutia tam smakowała, że tam tak kiedyś było polsko. To jest ten Lwów, który ja też znam z własnego dzieciństwa. Moja babcia też jest ze Lwowa, czy właściwie urodziła się w Komarni pod Lwowem, w Lwowie mieszkała i Lwów ma w moim sercu taki mityczny Lwów przedwojenny, ma duże miejsce w moim sercu. Natomiast to, co chcieliśmy w tym projekcie pokazać, to Lwów inny, który nie jest tak dobrze znany. Może Żanna doda. No może nie tyle inny. Po pierwsze chciałam powiedzieć, że jestem lwowianką, ale nie tą przedwojenną. Mam 33 lata. Niektórych to rozczarowuje, że nie przedwojenną, ale nie mniej interesuje mnie wszystkie okresy historii Lwowa. I celem projektu po pierwsze oczywiście była dokumentacja wspomnień osób, które pamiętają Lwów przedwojenny. Niektóre pamiętają niewiele, bo miały parę lat. Ale coś tam pamiętają, ale przede wszystkim internet stwarza możliwość, internet nie ma granic. I stąd ten pomysł stworzenia żywego podręcznika historii, w którym ludzie mogą mówić dużo z jednej strony, a z drugiej strony mogą mówić na wiele głosów. Co to znaczy? Nagrałam Polaków i Ukraińców, którzy mówią o tych samych wydarzeniach na różny sposób. Natchnęłam się, inspiracją była książka Szymona Redlicha, historyka żydowskiego, który pisał o Brzeżanach, na trzy głosy, tam mówią Ukraińcy, Polacy i Żydzi o jednym i tym samym okresie historycznym. I tak samo moim marzeniem jest stworzenie takiego żywego podręcznika historii Lwowa. Jako że polska historia, no praktycznie nikt się nie łączy z jej wersją ukraińską. Tak jakby to były dwa równoległe miasta. Tak. No a oczywiście chciałabym, żeby dołączyli i Żydzi, i Ormianie, a to w przyszłości, bo na tym pierwszym etapie to nagrałam jedynie 15 osób i tak jak mówię, byli to Polacy i Ukraińcy. Tu właśnie pani mówi, że wiele z tych osób to były dzieci w okresie przedwojennym. Czy jaki obraz Lwowa się z tego wyłoni w takim razie? Czy to będzie rzeczywisty Lwów, czy to będzie właśnie ta bardziej mityczna kraina dzieciństwa? Z jednej strony no, do wojny można domniemywać, że kraina jakiejś tam szczęśliwości czy spokoju, a potem miejsce no, bardzo dramatycznych wydarzeń, przez które przeszło to miasto no, i jego mieszkańcy. Więc właśnie, czy ta perspektywa
dziecka, które opowiada, prawda, opowiadają dorośli, ale to, co zapamiętali, kiedy byli dziećmi, jak to wpłynie na państwa projekt? Z jednej strony, owszem, są legendy, jest sentymentalizm i jest cały wachlarz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Z jednej strony, miasto śpiewające i miasto, gdzie różne narodowości żyły w idealnej symbiozie. Ojciec zawsze mówił, że Lwów jest takim wesołym miastem. To ciężko mi było zawsze zrozumieć, jako byłam dzieckiem, jak to wesołym. Tak, ale z drugiej strony... Co ciekawego zaobserwowałam? Z jednej strony dla Polaków było to miasto śpiewające, dla Ukraińców nie było śpiewające. Chociaż mówi się, że Ukraińcy są tą śpiewającą nacją i to jakby ten ruski żywioł wniósł, myślę, że w polskie życie ten śpiewający aspekt, ale Ukraińcy tak tego nie postrzegają albo nie nazywają. A druga rzecz, która mnie zaskoczyła, Ukraińcy też tęsknią za przedwojennym Lwowem, mimo to, że ich rodzice zwalczali go. I marzyli o tym, żeby Lwów był ukraiński. Żanna i Łukasz Słoniowscy są dziś moimi gośćmi. Rozmawiamy o projekcie Lwów przedwojenny oczami świadków historii i do rozmowy wrócimy za chwilę. Radio Kraków, Żanna i Łukasz Słoniowscy są dziś moimi gośćmi. Rozmawiamy o projekcie zbierania relacji, zbierania wspomnień przedwojennych mieszkańców Lwowa, zarówno tych polskich, jak i tych ukraińskich. Pani Żanno, kim są ci ludzie, których zadaje pani te pytania, jak to kiedyś było we Lwowie? Właśnie są Lwowianami. To jedyna rzecz, która ich łączy. Pamiętają Lwów przedwojenny osobiście, nie z opowieści rodziców na przykład. Nagrania były dokonywane we Lwowie, w samym Lwowie i także w Polsce, w Krakowie, w Gliwicach, we Wrocławiu, w Sędzieszowie Małopolskim i jeszcze paru miejscach. Która z tych rozmów takie największe wrażenie na pani zrobiła? Powiem pani, że największe wrażenie zrobiła na mnie śmierć. Jako że ojciec Warachim, którego nagraliśmy w lipcu, jest to kapucyn, miał wtedy 96 lat, gdy go nagrywaliśmy, zmarł 2 tygodnie po nagraniu, więc to żywa historia. Opowiadał o tym, co było praktycznie 100 lat temu, teraz już go nie ma. Możemy dotknąć tego stulecia, słuchając go. Ma pani takie poczucie, że trochę może za późno pani ten projekt wymyśliła? Często mi to mówią, ale myślę, że lepiej późno niż wcale. O czym się rozmawia najtrudniej? Bo już mówiliśmy o tym, że ten Lwów właśnie się tak, no nie, tak się po prostu stało przez historię, że jest takim mitem dla Polaków, ale przecież to było realne życie, no raz trudniejsze, raz łatwiejsze. O czym się najtrudniej rozmawia? Co budzi największe emocje? O niczym się nie rozmawiało trudno. Też myślałam, że pewne kwestie historyczne, jak tam wojna polsko-ukraińska, o którą zahaczaliśmy, mimo to, że to 18 rok, albo nawet to, co się działo w czasie II wojny światowej. Zagłada Żydów. No, tak, no ale Żydzi nie mówili, więc może dlatego. No ale ci, którzy byli świadkami, prawda? Zwłaszcza, że no z lwowskiego getta uratowały się naprawdę nieliczne jednostki. Cztery rodziny pełne. Więc o wszystkim się rozmawiało dobrze. Może emocje największe oczywiście budziła ekspatriacja. To, co się działo w 1944 i później, kiedy ludzie musieli opuścić swoje domy. Oprócz tego miałam wrażenie, że w ogóle to pokolenie przedwojenne, Ukraińcy i Polacy mają między sobą więcej wspólnego niż przedwojenni Polacy z Polakami obecnymi i to samo mogę powiedzieć o Ukraińcach. Czy nawet sposób mówienia, sposób opisywania pewnych rzeczy, pewne priorytety. Myślę, że to mnie zaskoczyło najbardziej. Że są sobie bardzo bliscy. I oprócz tego zaskoczyło mnie też to, że Polacy wbrew tym wszystkim stereotypom i wbrew temu, co permanentnie słucham i czytam w mediach, mają bardzo dużo zrozumienia dla Ukraińców i dla ich dążeń do niepodległości. Myślę, że tak, że to był moment najbardziej dla mnie zaskakujący. Może dlatego, że to są ci Polacy, dla których Ukraińcy nie są jakimiś abstrakcyjnymi ideami albo jakimiś postaciami z filmu historycznego czy książki, tylko to są po prostu ich sąsiedzi, koledzy z ławki, z
Dokładnie. Z tej samej kamienicy. Dokładnie. Poza tym myślę, że balsamem na moje serce była tęsknota za Polską wieloetniczną. To czego mi osobiście brakuje w Krakowie, a ci ludzie też doskonale się z nimi rozumiałam, bo też im tego brakuje. Także wszyscy żyli obok siebie, mimo różnic, świętowali swoje święta nawzajem i było różnorodnie, było jakoś ciekawiej. Pani żona, pani kiedy wyjechała z Lwowa do 9 lat temu. Czy tym dzisiejszym współczesnym mieszkańcom Lwowa, no w większości to są Ukraińcy, ale też Rosjanie, ale pozostańmy przy Ukraińcach. Czy im brakuje tego polskiego życia we Lwowie? Powiem pani, że nagrałam Jurija Szuchewicza, który jest synem Romana Szuchewicza, szefa UPA. To nazwisko budzi kontrowersje. Dostałam nieprzyjemne maile z środowisk kresowych i tenże właśnie pan, ten nacjonalista, opisuje mi panie w kapelusikach, ładne rzeźby, zadbane miasto, to, czego nie ma, i mówi tak, tęsknię za Lwowem przedwojennym. No jeżeli to jest miarodajne, to być może tak, ale nie można uogólniać. Wywiady, które pani Żanna Słoniowska zrobiła i w Lwowie, i w Krakowie, i w innych częściach Polski z Lwowianami, nazwijmy ich taką ogólną nazwą, można odsłuchać. Te Zapraszamy osoby można Państwa, obejrzeć. Tak, na stronę lwowprzedwojenny.eu. Chętnie też przyjmiemy kontakty do innych osób. Mamy nadzieję, że projekt będzie kontynuowany i że w przyszłym roku uda się nagrać może nie 15, może 30, a może i więcej tego rodzaju wywiadów. Czyli wszyscy z Państwa, ci, którzy nas słuchają, którzy chcieliby opowiedzieć o swoim Lwowie, albo którzy mają jakichś krewnych, przyjaciół, którzy mają swoją historię do opowiedzenia i ta historia powinna być utrwalona dla nas wszystkich. To zapraszamy, jeszcze raz powtórzmy adres. lwowprzedwojenny.eu. Tam jest adres mailowy, także można się zgłaszać także przez tą drogą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Może zakończę tym wierszem Adama Zagajskiego, jechać do Lwowa. Na końcu Adam Zagajski pisze: Lwów jest wszędzie. Może być też w Radiu Kraków i może być też dzięki Państwu, Łukaszowi Żennie Słoniowskim, w internecie. Dziękuję.